cały mokro, po nocy już. Cały but już mam mokry. Dobra. No, no Deniusz, Deniusz. Nie jedziemy do Jeleni, też nie na lewo. Zobacz, tutaj to coś. Kiedyś tu żeśmy się poddali, ale dzisiaj musimy zrobić poprawkę. Chcemy na górę się nad Marcisami dostać. Mówiąc w dołku, w górę kurwa. Zobaczymy. Ładnie bardzo jest tutaj, tak. Dobra, ale musi tu być jakiś zjazd, nie? Chyba. A jak nie, to będzie na dziko. No chyba faktycznie tam nie za bardzo, tam i tak w dół trzeba będzie polecieć, nie? Spalimy się faktycznie do tej drogi w dół, trzeba było tą dolną jechać. No dobra, jest siatka. Tu w dole powinna być droga. Może tu się jakoś dostaniemy, jakąś ścieżką na złość. Gruszki pozanikały i tak się zdarza. Tak jak nas fajnie chcemy, przygody zawsze mamy. Jesteśmy. Trochę nas to dzikie przejście wymęczyło. Zabraknie czasu na wizytę księcia Henryka chyba. Nie, czy jedziemy? Jedziemy? Marczyc, ale nie zjeżdżamy już do Marczyc. Jedziemy sobie tutaj.
ostatni odjazd. O, objazd się zaczyna. I za chwilę będziemy na górze. Nie, wszystko jasne. Przechodzą, nie chcę się naokoło chodzić, ale to jest sama trawa, nie mamy żadnych wyrzutów, że komuś coś zniszczymy, nie? Ostatni etap, dzisiaj trzeci, to Krzyż Trzech Króli Pruskich. Tak, dzisiaj było wysiłkowo, raz, że jest dzisiaj gorąco, ale tak wybraliśmy, żeby jeździć w cieniu. I teraz trzeba tutaj pokazać, jak to wygląda. Mało ludzi tu przychodzi, mało ludzi go zna. On jest tu niedaleko, tuż przy drodze na Karpat Głównej, ale on jest tak zakryty drzewkami, że nie widać. Czasami zimą jest tylko szansa. I tak to wygląda. Ja specjalnie po to wchodzę, żeby pokazać, tutaj jest taki unikalny widok z góry na osiedle Czarne. No, chociaż dzisiaj nie, zobaczymy. Pod światło troszkę. Niestety. No.
Nie, nie widać dzisiaj osiedla. Co to za liść? No, powinien zjeść. Zachęcam do aktywności i pozdrawiam.